Opowiem dzisiaj o tym, jak się jorgnęłam, że pewne zasady obowiązujące w scenariopisarstwie obowiązują również w ludzkim życiu. I jak do tego doszłam? Siedząc sobie na wykładach pana Christophera Voglera. Tubinka. I Peri. W programie Kuba Frustu. Przygodowo. Cześć. Ach, dzisiaj powspominam trochę czasy szkolne i w jaki sposób wiedza dotycząca scenariopisarstwa przelazła na stronę rzeczywistości i stała się wiedzą dotyczącą przygód, które przeżywamy w prawdziwym życiu. Wszystko zaczęło się od zapoznania się z wiedzą, jaką przyniósł na ten świat pan Joseph Campbell. Joseph Campbell jest postacią kultową, jest ikoną pośród osób zajmujących się konstruowaniem tak zwanego story, czyli konstrukcji scenariuszowej. U szczytu swojej popularności usystematyzował nam mit. Ten pan w wieku 10 lat przeczytał w lokalnej bibliotece wszystkie książki dla dzieci dotyczące Indian i musiał zostać wpuszczony do działu dla dorosłych. Ten pan przeczytał wszystko, co dało się przeczytać na temat różnego rodzaju mitologii i stał się mitografem. Nie mitomanem. Istnieje takie słowo. Mitografem, religioznawcą, myślicielem, który zasłynął z jungowskiej analizy mitu. Operując takimi narzędziami jak archetypy i symbole, pan Joseph Campbell zredagował serię książek, z których chyba najbardziej znaną i najbardziej koronną jest Bohater o tysiącu twarzy. Oprócz tego napisał jeszcze takie książki jak Potęga mitu albo Maski Boga. Pan Joseph Campbell w swojej naukowej podróży doszedł do takich wniosków, że mit oraz opowieść potrafi stanowić równie dobrego przewodnika duchowego dla człowieka. Mit może spełnić taką funkcję, dlatego że my sami nadajemy mu nasze osobiste znaczenie i że współczesne społeczeństwo cierpi z tego powodu, że oddaliło się od mitów i przez to oddaliło się również od natury, od przyrody. A objawia się to również w taki sposób, że mit reprezentuje sobą pewien swoisty cykl i my w takich cyklach żyjemy. Tego nie powiedział Joseph Campbell, to ja powiedziałam, że to my żyjemy w tych cyklach, ale wpadłam na to, słuchając wykładu pana Christophera Voglera, który uczy scenariopisarstwa w Hollywoodzie i pracując z materiałem Josepha Campbella, przekuł go w taką bardziej wiedzę praktyczną, którą nazwał The Writer's Journey, czyli podróż autora. Jest to parafraza tego, co Joseph Campbell nazywał The Hero's Journey, czyli podróż bohatera. I sprowadza się to wszystko do tego, że każda z epickich opowieści ma swój swoisty rytm, który się nazywa The Story Clock, czyli zegary naszych przygód. Przygód w trakcie naszego życia przeżywamy całe mnóstwo i analizując sobie Story Clock, można w przyjemny sposób pogodzić się z tym, że niektóre przygody się kończą, a inne się zaczynają. Uniwersalnie o samoodkryciu i samotranscendencji Joseph Campbell rozważał sobie, tworząc teorię monomitu. Co to jest monomit? To nie jest to samo co monolit z Odysei Kosmicznej. Monomit to jest pojedyncza historia, która ma swoje
rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie. I tych pojedynczych historii w naszym życiu jest całe mnóstwo, ale okazuje się, że każda z nich ma pewien uniwersalny schemat, który we wszystkich kręgach kulturowych świata jest taki sam. Czasami się śmiejemy, że w filmie śledzimy perypetie jakiejś pary, która się sobie zakochuje, musi przejść przez mnóstwo różnych przeciwności losu, po to, aby na końcu filmu szczęśliwie paść sobie w objęcia i koniec filmu to jest taki happy end, że sobie wpadają w ramiona, całują się i jest taki podpis, albo już teraz nawet go nie robią, że żyli długo i szczęśliwie, tak? Raczej nie robią. Tylko, że śmiejemy się czasem, okej, co jest, co dalej? Nie ma czegoś takiego jak happy end. Jak coś się kończy, coś innego się zaczyna. Z perspektywy duszy to w ogóle końca nie ma. Więc coś jest nie tak z tą definicją. Cudownie jest sobie z tego zdawać sprawę, że to nasze życie jest takim gronem, na którym rosną jak winogrona te monomity. I wiedząc, że każda wspaniała, fascynująca historia ma swój przebieg i ma swój finał, można łaskawie zacząć traktować te finały, nie jako wielki życiowy dramat, że jakiś rozdział się kończy, bo zaraz rozpościera się przed nami kolejne wyzwanie do następnej przygody. Mm-hmm. Jeżeli poprzednią przygodą było zdobycie damy waszego serca, to w następną przygodę można już wybrać się wspólnie z nią. No. Tak! I sobie różnych kolejnych bodźców, wrażeń dostarczać. Niektóre przygody trwają latami, zanim nie powrócimy z eliksirem, zanim się nam nie sfinalizuje taka przygoda, a inne mogą być bardzo takie ekspresowe przygody weekendowe, albo wybieramy się na jakiś nowy kurs, wybieramy się na przykład na jakieś medytacje i w ciągu zaledwie kilku dni robimy postęp, jak przez 100 lat nie nastąpił, nagle następuje bardzo szybko. Każda nowa zajawka może być takim monomitem, nawet struganie różyczek z marchewki albo z pomidorka. To jest wkroczenie w jakiś nowy temat, nowe umiejętności. Najpierw nie wiemy, czy nas to w ogóle interesuje, potem łapiemy zajawkę, uczymy się, dochodzimy do stopnia mistrzowskiego i później staje się to naszą już normalnością. Bierzemy je w dalszą podróż, one się w nas integrowują, są już częścią nas. I idziemy dalej przez życie. Mogę małą prywatę? Tak! Palenie w piecu, pozdrawiam Tomek. To jest aktualny monomit twojego mężczyzny. Całe szczęście, że wiosna przyszła, ale umiejętności, ta wiedza zostają. Książę z księżniczką na końcu filmu biorą ślub i... No właśnie, i ja to jest jako koniec dziecko tej historii. Byłam bardzo zawiedziona tym, że bajki kończą się w tak kluczowym momencie. Co dalej? Zwłaszcza, że dla wielu osób proces gonienia króliczka to jest właśnie ten monomit i w momencie, kiedy kończy się to wszystko ślubem, to już jakby im się życie skończyło. Mhm. Się okres gonienia wydyndał i co? Nudy dalej. Mhm. No powiem ci, że tutaj uderzasz w bardzo czuły punkt, z którym ja osobiście się zmagałam, kiedy wchodziłam w życie dorosłe, bo byłam nastawiona na to, że tak, wchodzę w życie dorosłe, dorastam, znajduję sobie faceta, takiego, którym się zakocha, ma on we mnie, padnie mi do stóp, najlepiej jak przyjedzie na białym koniu, porwie mnie, zabiję jakiegoś smoka, oczywiście cały czas operuję symbolami. No i potem będziemy żyli długo i szczęśliwie. I kiedy okazało się, że w życiu to trochę inaczej wygląda, to ja się poczułam nabita niezwykle fatalnie w butelkę. Mówię, kurde, o co chodzi? To nie tak bajki mi tłumaczyły, nie tak mnie nauczyły.
No właśnie. Bo tam, gdzie jest koniec czegoś, jest początek czegoś nowego. I w tym, na tym polega cała sztuka, żeby tę drugą osobę móc wziąć za rękę i wspólnie zacząć kolejny monomit, w którym znowu będzie cudownie i będzie ciekawie i będzie co odkrywać. Joseph Campbell oraz Christopher Vogler rozpracowali schemat absolutnie każdej historii, która się przytrafia w życiu oraz w filmie. Czasami takich wątków pojawia się kilka symultanicznie. Ogarniamy kilka zegarów naraz. Tutaj uczymy się gry na pianinie, a jednocześnie uczymy się obsługi nowonarodzonego dziecka. Plus jeszcze właśnie kończymy projekt, który już robimy od 5 lat i teraz akurat go finiszujemy, a jednocześnie projektujemy już w głowie następny, który zaraz zaczniemy. Czyli nie należy się bać ani za bardzo rozkliwiać nad tym, jeżeli faktycznie, tak jak powiedziałaś, w naszym życiu dzieje się jakiś dramat, bo ta historia zmierza do pewnego finału, która musi zakończyć się eliksirem. No tak, bo ten etap, kiedy spotykamy różne potwory, przeciwności losu lub wrogów, to jest jeden z przystanków każdej konkretnej historii, każdego pokonywania kolejnego smoka, musi być to napięcie. W naszej baśni się pojawia. Tylko, że w życiu te napięcia biorą się stąd, że mamy faktycznie jakieś opory, musimy się zmotywować odpowiednio, żeby zebrać oręż do walki z tym smokiem i my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że faktycznie ta historia, ten krąg w naszym życiu się dzieje. Jak możemy kreować własne pętle? Dobrze wiedzieć, z czego składa się pętla. Uwaga! Dzisiaj Binka dla Was porysuje. Zaczniemy od nagłówka. Zegary naszych przygód. Czym jest monomit? Jak wiadomo, drogie dzieci, zegar jest okrągły. Trochę jajko mi wyszło, okej. Czas biegnie dookoła zegara. Tutaj jest start, a tutaj się kończy. Taki zegar naszych przygód dzielimy mniej więcej na pół. I tutaj jest zwykły świat, czyli powiedzmy sobie porządek, a tutaj jest niezwykły, magiczny świat, nowy, czyli chaos. Zaczynamy naszą podróż w zwykłym świecie w momencie, kiedy pojawia się nam jakiś impuls do wyruszenia w przygodę. Tutaj na godzinie pierwszej możemy sobie zapisać codzienność. I nasza codzienność zostaje zaburzona w momencie, kiedy mamy call for adventure, czyli impuls wydarzenie. Potrzebę. Fascynację. Po to, żeby wyruszyć w podróż, czyli w przygodę. Jak na to reaguje zwykły człowiek? Wyparciem.
Ja na żadne przygody się nie wybieram, dziękuję bardzo, jest mi dobrze tak jak jest. No ale nie ma tak dobrze, pojawia się nam w życiu albo mentor, albo towarzysz. Ktoś lub coś, co sprawi, że jednak szala się przechyli i stwierdzimy, że wyruszenie w nasze nowe przygody jest po prostu absolutnie niezbędne. No i tutaj na godzinie 5, która w tym przypadku się znajduje tutaj, mamy przekroczenie granicy. To jest tak zwany crossing the threshold, czyli tutaj nie mamy już odwrotu, wchodzimy w to, w niezwykły, nowy, magiczny świat. Kolejnym etapem naszych przygód są testy. Przygody w przygodzie. Perypetie. Różnego rodzaju wpadki, fuck-upy, testowanie tej nowej rzeczywistości, uczenie się, jak przez nią sprawnie pływać. Pojawiają się również sprzymierzeńcy, ewentualnie wrogowie. No bo jak zaczynamy coś nowego z przytupem, często tak bywa, że ktoś tam się znajdzie, komu się to nie podoba. Na godzinie 7, która się znajduje tu, gdzie normalnie 5, występuje etap nauki pływania, można tak powiedzieć. Czyli nie poddajemy się. Po to, by w momencie najgłębszego zaangażowania w ten niezwykły, magiczny, nowy świat, takiego najgłębszego utonięcia w tych nowościach. Tutaj wszędzie można powiedzieć, że było poszukiwanie. A tutaj jest znalezienie. Czego? No, jakiegoś skarbu. Znalezienie skarbu można również nazwać metaforycznie śmiercią tego, co stare i narodzinami tego, co nowe. Czyli ta śmierć ma tutaj pozytywny wydźwięk, to jest tak naprawdę, powiedzmy sobie, przemiana bohatera. Za co oczekuje na nas nagroda. Czujemy się coraz lepiej, czujemy, że ten nowy świat staje się częścią nas i że naprawdę dobrze go rozumiemy. W związku z tym możemy zabrać wszystkie te skarby i wyruszyć w drogę powrotną. Jeżeli naszą przygodą była na przykład emigracja, to droga powrotna nie oznacza powrotu do Polski, tylko oznacza powrót do normalności. W drodze powrotnej przeżywamy coś takiego jak wskrzeszenie, oswojenie tego wszystkiego, co nowe, i integrację. Czyli rozpościeramy skrzydła i coraz bardziej staje się dla nas namacalne to, że to, co było stare, zostało nam tutaj gdzieś pod wodą, a na powierzchnię wyłania się ten nowy człowiek, który niesie ze sobą nowe supermoce, nowe możliwości, nowe umiejętności. Jest godzina 11. Na godzinie 12 mamy szczęśliwy powrót. Tutaj Joseph Campbell mówi, że z eliksirem. Co to oznacza? To oznacza, że powracamy do normalności. Ten nowy, wspaniały świat magiczny staje się naszą nową rzeczywistością. Czyli z tego chaosu wyłania się nowy porządek, a my powracamy z eliksirem, czyli z
receptą na to, w jaki sposób odmieniać nasze życie na lepsze, w jaki sposób wykorzystać te nowe skarby umiejętności, żeby dalej iść z nimi przez świat. Metaforycznie, jeszcze raz, tutaj jestem ja, tutaj jest potrzeba, tutaj jest akcja, tutaj jest poszukiwanie, tutaj jest znalezienie, tutaj jest branie, tutaj jest zmiana, tutaj jest powrót do nowego ja. Ta-da! No to Binka powiedziała, co wiedziała. Jeśli ktoś się jest w stanie tym połapać. Czytelny, jasny, wiadomo, o co chodzi. Wariantów monomitu może być bardzo wiele. Może taki monomit się skupiać tylko na kilku z tych aspektach. Nie wszystkie grzyby w barszczu, nie wszystko naraz. Natomiast w zasadzie każda podróż bohatera, jaka istnieje na tym świecie, nic się tu nie zmieniło od czasów Arystotelesa. Wygląda tak samo, zarówno w filmie, jak i w naszym życiu. Ale kiedy już wiemy i mamy tą świadomość, że to zmierza do pewnego punktu pozytywnego, to można tak trochę mniej się bać. No pewnie, że tak. No. Pewnie, że tak. W ten sposób zdobywamy nowe supermoce. W ten sposób nabieramy życiowego doświadczenia. Uczymy się nowych umiejętności. Zegary naszych przygód tykają właściwie w każdym momencie naszego życia. Mm-hmm. A to też jest ciekawe ćwiczenie, żeby taki zegar narysować sobie zilustrować jakąś właśnie historyjkę, jakiś nasz monomit, żeby udowodnić sobie, że faktycznie tak to jest. Jakie eliksiry z tego wyniosłam, jak wyglądała moja śmierć i zmartwychwstanie. Bo jesteśmy bohaterami filmu przygodowego, którym jest nasze życie. Cudownie to brzmi. Bardzo mi się to podoba. I z taką refleksją na dzisiaj Was zostawiamy. Buziaczki, buziaczki, jesteśmy do też zobaczenia. Na Facebooku, na Instagramie. Na Patronite. Ściskamy Was mocno. I do następnej kupy chrustu. Do zobaczenia za tydzień.